Edward się tak bał, że go wygonię, że go nie wygonię. Cztery komentarz, czterna do Nowego Testamentu. Jak wiecie, to jest żydowski Nowy Testament. I on tam napisał taką rzecz. Jezus użył, będziesz miłował. Dzisiaj się tak wspaniale mówi po naszemu, będziesz kochał bliźniego swego. Swoją żonę będziesz kochał. Będziesz jej mówił, że ją kochasz. A Jezus powiedział coś innego. Będziesz miłował. Zobaczcie. W języku aramejskim będziesz miłował, jest, będziesz go miłował nieobłudnie. Zobaczcie. Tak, z czynami, nie tylko słowem. Tak, nieobłudnie to jest wszystkim. Tak samo będziesz miłował Pana Boga swego, całego serca swego. Zobaczcie, całą swoją istotą. To jest bardzo ważne. Dzisiaj słowo kocham to jest tak zbrukane, że nawet chrześcijanie mówią, że ja kocham drugiego człowieka. Nieprawda. On go nie kocha. Dlaczego? Bo on go nie miłuje. Owszem, dam mu 5 zł, ale to nie jest miłowanie. To nie jest ta prawdziwa miłość, nieobłudna. On mu dał 5 zł, żeby się odwalił od niego. Zobaczcie, to jest już coś innego. To jest już inny obraz właśnie miłości. I dlatego Edwarda nie wygodzi. Dziękuję ci bardzo. Jeszcze tam dobrze, Gosia i jeszcze ogłoszenie. To ja też ad vocem co do tego chrztu, jeden chrzest. Ja akurat jestem matematykiem i brat mówił, że jest koniunkcja, a w koniunkcji jest pewna kolejność. Nie, w koniunkcji nie ma kolejności. I to znaczy A i B, a tak samo logiczna wartość ma B i A. Jest dokładnie tak samo. I oczywiście te dwie rzeczy powinny nastąpić. Ja akurat jestem osobą, która została ochrzczona, jak byłam mała. Ja miałam 5 lat, ale pamiętam ten moment. Pamiętam ten moment, moi rodzice zgarnęli wszystkie swoje dzieci chrzestnych i zjawiliśmy się w katedrze. I pamiętam nawet dźwięk słów. Pamiętam nawet, jak mój chrzestny wypowiadał formułę: wyrzekam się szatana i wszystkich jego spraw, aby mnie grzech nie opanował. On to zrobił dla mnie. I to jest głęboko w moim sercu. Pamiętam też, że jakiś czas później, wiele lat później znalazłam się w tym miejscu, właśnie w zakrystii tego kościoła i to miejsce dla mnie absolutnie niesamowite. To jest miejsce niesamowite, gdzie czuję ciarki, jak się o tym pomyślę. Ale też jest tak, że podobnie działo się z Panem Jezusem. Został najpierw przeniesiony, kiedy po 6 tygodniach do świątyni. I tak dzieje się wśród katolików. Potem młody Żyd przechodzi bar mitzwę w wieku 14 lat. 12, tak. I to są kolejne etapy jakby wchodzenia w miłość Boga głębiej i głębiej i głębiej. Ja wiele razy jeszcze powtarzałam formułę oddania mojego życia Jezusowi. I robimy to co roku, kiedy mamy rekolekcję Reo, tak naprawdę. Ale jedna rzecz... Tak, ale zgadzam się, że dopóki nie przyjmiemy Jezusa pod krzyżem i nie staniemy z Nim, to po prostu to wszystko nie ma sensu. Głęboko wierzę, że Bóg jest tak nieskończenie głęboki, że te kolejne kamienie potrzebne są nam, ludziom, tak jak na uczelni. Jestem na uczelni, mam tytuł doktora, to już jestem, no, troszkę wyżej. Jak mam tytuł profesora, to hops, hopsnęło się, fajnie. Ale u Boga tak nie jest. Otwieram blano oczy i jestem zawsze na początku drogi. I wołam do Boga i czasami jestem, nie mam nic do przekazania. I tylko szukam Jego oblicza. No i dziękuję za piękne nauczenie o tym. I o to przekazanie, i o to najważniejsze przekazanie miłości. Ja przepraszam. Dlatego w niebie się zdziwimy. Kogo my tam spotkamy? W niebie się zdziwimy, ale będzie czas. O, to ja zapraszam wszystkie kobiety na spotkanie kobiet. Przypominam, że ustaliliśmy termin na 1 kwietnia. To jest sobota, o godzinie 17. I to nie będzie finał. A ja też chcę przyjść. Ale przeogonisz. To sobie zróbcie męskie spotkanie. Co na niewiasty, tylko. Co na niewiasty.